wartości, ideały, a także przekonania, postawy i umiejętności osób odpowiedzialnych za edukację są normą i treścią procesów, jakie zachodzą we współczesnej szkole. Te wartości i umiejętności edukacyjne należy wciąż poszerzać i uzupełniać, bo to one właśnie wpływają na jakość procesu kształcenia. Takim celom służą szkoły ćwiczeń. Tutaj, począwszy od kadry zarządzającej placówkami oświatowymi przez nauczycieli, aż po studentów kierunków związanych z edukacją, można doskonalić się w planowaniu i realizacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych oraz działań organizacyjnych. Jednym z podmiotów, który energicznie zaangażował się w ten niezwykle ważny projekt, jest Szkoła Podstawowa imienia Janusza Korczaka w Sierakowie, która uzyskała status Szkoły Ćwiczeń w gminie Rawicz. To tutaj w sposób modelowy prezentować można metody pracy pozwalające na skuteczne inicjowanie i wdrażanie zmian służących rozwojowi ucznia, szkoły i każdego nauczyciela. Do głównych celów tego projektu należy, w mojej opinii, zaliczyć przede wszystkim podnoszenie jakości pracy szkół, nie tylko naszej szkoły, jako tej wiodącej w projekcie Szkoły Ćwiczeń, ale także 7 szkół wspieranych w gminie Rawicz. Aby osiągnąć ten cel, musieliśmy, bo tak zakłada model Szkoły Ćwiczeń, w pierwszej kolejności podnieść kwalifikacje i kompetencje naszej kadry nauczycielskiej, tak aby po 80 albo nawet prawie 100 godzinach wysokospecjalistycznych szkoleń nauczyciele potrafili lepiej, w sposób innowacyjny i kreatywny prowadzić zajęcia, tak aby nauczyciele ze szkół wspieranych, a także studenci, przyszli adepci tego zawodu, mogli podczas obserwacji zajęć pokazowych w naszej szkole podnosić jakość swojej pracy, a co za tym idzie, podnosić jakość placówek, w których są zatrudnieni. Wysoka jakość działań edukacyjnych dotyczących dzieci i młodzieży w najwyższej mierze spoczywa na nauczycielach i szkole. Dlatego głównym celem projektu są zaplanowane działania służące wspieraniu procesu uczenia się nauczycieli i uczniów. Szkoła Ćwiczeń w gminie Rawicz to szkoła, w której przyszli nauczyciele doświadczają praktycznej weryfikacji teorii poznawanej podczas studiów, a już pracujący doskonalą swój warsztat pracy. Dzięki dużej liczbie szkoleń nauczyciele dowiedzieli się między innymi, jak poszukiwać nieszablonowych rozwiązań służących rozwojowi ucznia, nauczyciela i szkoły, czy jak znaleźć odwagę, by działać niekonwencjonalnie, a także jak wiązać wiedzę z różnych dziedzin i przedmiotów. Realizacja Szkoły Ćwiczeń w gminie Rawicz obejmuje 4 obszary. Obszar przyrodniczy, matematyczny, informatyczny i językowy. Wszystkie w podziałach na klasy 1-3 oraz 4-8. Szkoła Ćwiczeń to także rozwijanie kluczowych kompetencji uczniów oraz dbanie o ich indywidualny rozwój. Działania te wpływają na pozytywne nastawienie uczniów do świata. Pozwalają im odkryć pasje i rozwinąć zainteresowania. To kompetencje kluczowe uczniów i umiejętności uniwersalne, niezbędne później między innymi na rynku pracy. W oparciu o wcześniej zgromadzoną wiedzę nauczyciele przygotowują szczegółowy scenariusz lekcji pokazowej. Lekcje pokazowe odbywają się w specjalnie przygotowanych, nowoczesnych salach. To jedno z założeń projektu – doposażenie 8 pracowni tematycznych dotyczących 4 obszarów projektu, obszarów, na które Szkoła Ćwiczeń kładzie największy nacisk. Są to języki obce, obszar informatyczny, matematyczny i nauk przyrodniczych. Rozlosowaliśmy już stoliczki i mamy podział na grupy. To jest grupa pierwsza, do góry rączka, grupa pierwsza. Grupa druga,
tu jest druga, tak wypadło, grupa trzecia i grupa czwarta. Dobrze, macie wszystko przygotowane i będę po kolei mówiła, co dzisiaj robimy. Zauważyliście, co tutaj wisi? Coś tu, coś tutaj wisi. Pierwsza rzecz, musimy wiedzieć, jaki mamy cel dzisiejszych zajęć. Ja już Wam troszkę wspominałam, więc na pewno odrobinę się domyślacie. Kto przyjdzie przeczytać, jaki mamy cel zajęć? Julka, podejdź bliżej i wszystkim głośno przeczytaj. Tylko cel. Dowiesz się, do czego jest przydatna umiejętność porządkowania przedmiotów i obliczania obwodów figur. Zobaczymy, czy ten cel uda nam się dzisiaj osiągnąć, bo na tym będzie dzisiaj nasza praca polegała. Dobrze, a teraz mamy coś takiego, śmieszną nazwę na co bezu. Ja już Wam kiedyś mówiłam, pamiętacie, co to znaczy? Na co? Na co będziemy zwracać uwagę przede wszystkim na dzisiejszych zajęciach? Kto przeczyta? Roxana, proszę. Staramy się zapamiętać, ale nie musimy na pamięć tego znać. Rozwiążesz hasło zajęć, poznasz autora i fragment jego książki, nauczysz się porządkować otoczenie, obliczysz obwód prostokąta, rozwiążesz zadanie tekstowe, utrwalisz kodowanie, wykonasz pracę plastyczną. Będzie się działo? Będzie się działo. No przecież, tak powinno być. Dobrze. Jakie to są znaki? Jak one się nazywają? Lilka, cii. Znaki rzymskie. Czy umiemy uporządkować rosnąco te znaki? Czyli mamy ułożone liczby rzymskie, czy znaki rzymskie, rosnąco. Przeczytajmy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. I teraz tak jak w kole fortuny, co robię? Przeczytamy. Porządki. Dobrze. Jakie żyto występuje? RZ. Dobrze. Czyli wyraz porządki. Powiedzcie mi, mamy matematykę i porządki, o co tu chodzi? Co to znaczy mieć coś uporządkowane? Porządek. Z czym nam się kojarzy? Segregowaniem. Co jeszcze? Mi porządek kojarzy się z czystością. Słuchajcie, chcę Wam dzisiaj powiedzieć, że porządek tak naprawdę w życiu jest niesłychanie potrzebny. Popatrzcie, mam tutaj takiego pana. Ten pan nazywa się Lewis Carroll. To jest angielski matematyk, no bo jak matematyka, to matematyk, ale jeszcze coś Wam powiem. Logik, czyli o logicznym myśleniu pisał. No i co wiecie najciekawszego? Napisał książkę. Czyli był też autorem powieści i poetą. Jaki jest tytuł tej książki? Alicja w Krainie Czarów. Nieprawdopodobny, prawda? Posłuchajcie. Niedaleko wejścia do ogrodu rósł duży krzak różany, obsypany pięknymi, białymi kwiatami. Trzech ogrodników stało koło niego i wszyscy byli zajęci spiesznym malowaniem białych kwiatów na kolor czerwony. Zajęcie to niezmiernie zaciekawiło Alicję. Przybliżyła się więc troszeczkę, aby móc lepiej się przyjrzeć. Powiedzcie mi proszę, nieśmiało zapytała, dlaczego malujecie te róże? Dlaczego? Oto rozkazano nam posadzić w tym miejscu krzak czerwonej róży. Przez omyłkę posadziliśmy krzak białej róży. Jeżeli królowa to zauważy, każe nam niezawodnie pościnać głowy. Pojmujesz więc? Słuchajcie, i to jest pierwsze zadanie dla Was. Musicie uratować ogrodników. Zbliża się wiosna, prace mamy już związane z wiosną. Waszym zadaniem będzie teraz otworzyć teczkę i teraz proszę w grupie wykonać takie zadanie. Macie drugą kartkę, są to sylwety roślin. Będziecie je kolorować, będziecie te prostokąciki wycinać i porządkować, pomóc ogrodnikom uratować swoje głowy przed gniewem królowej.
według, posłuchajcie, według warunku, który jest na prostokącie, czyli trzeba przeczytać, podzielcie się pracą, żeby wszyscy uczestniczyli i szybciutko to zadanie zrobili. Trzy białe, krzewy i drzewa. Dwa, kolorowych macie ile? Pięć. I kolor, tak. Słuchajcie, co możemy powiedzieć o ułożeniu? Jeżeli mamy w przegrodach takich, to co to jest? Zbiory, no właśnie, potworzyliście swoje zbiory z roślinami kolorowymi, z kwiatami kolorowymi, z białymi. Ale słuchajcie, każdy ogród musi mieć co? Wokoło. Ogrodzenie, ja od słowa ogród, oczywiście. Musi być ogrodzony, musi być kupiona siatka. I ogrodnicy, jak już zrobili porządek w ogrodzie królowej, dostali za zadanie zakupienia siatki do ogrodzenia całego ogrodu. I teraz uwaga, potrzebne nam będą linijki. Do każdego ogrodu poza siatką jest potrzebna jeszcze dołączona co? Bramka, przez którą można do niego wejść i z niego wyjść. I umawiamy się, że bramka będzie o szerokości 3 metrów w rzeczywistości. Ważna informacja. 1 metr w rzeczywistości to jest 1 centymetr na waszym planie. Ja już nic więcej nie powiem. Macie powiedzieć ogrodnikom, ile siatki mają kupić. Dobrze, a powiedz mi taką rzecz, jak się nazywa to w koło takie coś? Obwód, czyli obliczaliśmy obwód jakiej figury geometrycznej? Prostokąta. I po obliczeniu obwodu należało odjąć bramkę. Czyli obwód mamy, wiemy ile siatki ma kupić, mają kupić ogrodnicy. Myślę, że królowa będzie zachwycona, bo ogród jest piękny. Dobrze, to teraz sobie przypomnimy. Obliczanie obwodu. Proste figury geometryczne, kwadraty i trójkąty, koła i prostokąty. Kwadraty i trójkąty. Prostokąty tańcują na szalone. Jeśli chcesz, to zawsze. Dwa boki to po dwa. Każdy przechodzi całą trasę. Kto dotarł do końca, to staje naprzeciw i pilnuje. A ja się uśmiecham. I teraz macie takie zadanie. Macie na stole duże kartki z bloku. Będziecie robić pracę plastyczną właśnie z tych figur. Zdecydujcie, czy wykorzystacie rytm, albo zastosujecie oś symetrii, a może jedno i drugie. Prace są świetne, po prostu świetne. Nawet jeśli nie spełniliście warunków, że nie ma rytmu i symetrii do końca, ale praca jest naprawdę ciekawa, bardzo, bardzo. I świadczy o waszej pomysłowości. Słuchajcie, mamy jeszcze ostatnią, tutaj z tablicy, ostatnią pracę. Za chwilę będę zadawała wam zadania tabliczki mnożenia do 100 i teraz kto pierwszy, ale nie na zasadzie krzyku, tylko spokoju, odpowie poprawnie, będzie mógł wybrać numer do odkrycia karty. Jak odkryjemy tę kartę, to tam coś będzie do przeczytania. Proszę, 6 razy 6. Julka? 36.
Numer? 4. Nauczyłam się segregowania, obliczenia obwodu. Bardzo dobrze. Proszę. 9 razy 8. Paweł? 72. Karta? 2. Najbardziej podobało mi się skakanie po figurach na korytarzu. To co największą trudność, to się Pawłowi najbardziej podobało. Dobrze. Skończymy już. Dziękuję bardzo. Dzieci w młodszym wieku szkolnym to dzieci, które są od 7 do 10 lat. Jest to okres ogromnej potrzeby ruchu, potrzeby współzawodnictwa, potrzeby bycia z rówieśnikami. To jest czas, w którym dzieci mają też potrzebę poznawania i jest to czas, w którym wspólnie chcą się bawić. I w związku z tym matematyka, istota pracy z tymi dziećmi na lekcjach matematyki jest taka, aby im jak najatrakcyjniej tematy matematyczne przekazać. W związku z tym trzeba wykorzystywać bardzo wiele elementów, żeby na lekcji się po prostu działo. Żeby był ruch, żeby była zabawa, żeby były różne aktywności dzieci. A więc klejenie, manipulowanie, liczenie, współzawodnictwo, wchodzenie w rolę, to, że staje się uczeń nauczycielem, kolegą, który tłumaczy zadanie, to, że może bawić się w sklep, to, że może zaplanować swoje wydatki, wspólna zabawa, wspólne przebywanie, ale też współpraca w grupie. Efekty tego to są aspekty rozwoju społecznego, czyli bycia w grupie, to jak sobie współpracują dzieci, jak pomagają, jak wspólnie podejmują decyzje. To, czego się nauczyłam na tej lekcji, może mi się przydać w wielu rzeczach. Na przykład, jakbym chciała umeblować pokój, to muszę wiedzieć, jaka duża jest ściana, jaki duży jest mebel, żeby nie kupić go ani za dużego, ani za małego. Drugą rzeczą jest sprzątanie, bo jak chcemy poukładać w szafie kartony z grami lub puzzlami, to każdemu zależy na tym, żeby zmieściło się ich jak najwięcej i zajęło jak najmniej miejsca, żeby można było coś tam jeszcze wcisnąć. Trzecią rzeczą jest dekorowanie, bo jak chcemy powiesić ramki ze zdjęciami, to chcemy, żeby były w mniej więcej równych odległościach. Czwartą rzeczą są zakupy, bo jak chcielibyśmy ogrodzić podwórko, to musimy znać obwód, żeby wiedzieć, ile kupić płotu czy siatki. Więc wniosek z tego taki, że geometria przydaje nam się w wielu rzeczach. To na tej lekcji najbardziej mi się podobało to, że mogliśmy pracować razem w grupach, że mogliśmy się czegoś nowego nauczyć, że było też tak trochę fizyki, w sensie fizyki, że mogliśmy sobie trochę poskakać, że mogliśmy coś zapamiętać i to mi się właśnie najbardziej podobało z tej lekcji. Najbardziej podobało mi się to, jak układaliśmy figury geometryczne, po prostu to była taka zabawa w grupach. Musieliśmy układać odbicie lustrzane. Na dzisiejszych naszych zajęciach będziemy doskonalić nasze umiejętności matematyczne. Każdy z Was będzie ćwiczył, słuchajcie, przeliczanie elementów w zbiorze. Będzie każdy z Was, słuchajcie, trenował utworzenie zbiorów według ustalonych zasad. Będziecie też wypowiadać się, Marcel, na określony temat, tak? Będziecie wyciągać wnioski na podstawie tych działań, które zostaną gdzieś tam przez Was wykonane. Potrenujecie też wskazywanie strony prawej i lewej. Dobrze. Uwaga, naszym pierwszym zadaniem będzie znalezienie w koszyczku koperty numer 1. Otwórzcie, co się znajduje w środku? Znajdują się śnieżynki, płatki śniegu, dokładnie. Wybierzcie sobie jakiś tutaj na przykład warunek kolor i podzielcie, albo kształt i podzielcie. Wybierzcie sobie na przykład jeden z tych warunków i spróbujcie utworzyć z nich grupę. Dobrze? Poproszę Litka. A ty jak? Wysyłam od najmniejszego do
Tak. Największego do najmniejszego. Tak, według wielkości. Duże, średnie i małe płatki śniegu. Dobrze, spróbujcie też ułożyć, tak? Tyle płatków śniegu na talerzyku, ile macie pokazane. Zrobiłaś dwa duże białe płatki śniegu, dodać dwa średnie płatki śniegu i jeden mały płatek śniegu, czyli jaka to będzie, jakie będzie działanie? Dwie. Jakie działanie? Dwa, dodać. Dwa, dodać. Jeden. Równa się? Pięć. Dobrze. I teraz będziemy trenować stronę prawą i lewą, górę i dół. I musicie słuchać uważnie. Najlepiej, żeby te płatki były przed waszymi kartkami, żebyście mogli zobaczyć i odpowiedni płatek śniegu w odpowiednim miejscu przykleić. Posłuchajcie. W prawym górnym rogu przyklej niebieski mały płatek śniegu. W lewym górnym rogu kartki przyklej biały, duży płatek śniegu. I teraz podejdę do każdego stolika i sprawdzimy sobie, dobrze? Uwaga, czy macie tak tutaj? Tak. Mhm. Tutaj jest mały, tu jest niebieski, tu jest biały i biały, zgadza się? Dobrze, tutaj słuchajcie, pięknie zadanie wykonane. Uwaga, robimy sobie taką przerwę śródlekcyjną i zrobimy gimnastykę. Gimnastyka nasza nazywa się bałwanek. Związana jest z zimą. Wyszły dzieci na podwórko. Zobaczyły zaspy duże. Zanim z pracy wróci mama, ulepimy dziś bałwana. Pierwsza kula jest największa. Druga będzie trochę mniejsza. A na głowę garnek wielki, żeby bałwan był wesoły, tak jak dzieci z naszej szkoły. Brawo, pięknie. Świetnie poradziliście sobie zadanie. Słuchajcie, tutaj są na tych kartkach działania. Ja położę na stoliku i poproszę zaraz jedną osobę, na przykład, żeby wylosowała. I tutaj mamy działanie. 7, dodać 1, równa się, Marcel, proszę, 8. I teraz waszą odpowiedzią będzie 8 guziczków na bałwanku. Proszę ułożyć na bałwanku 8 guziczków, a my będziemy, słuchajcie, przyczepiać te działania na tablicy. Sami się dobierzcie w grupy czteroosobowe. Czy tu jest grupa? Zapraszam do tego stolika. Stwórzcie wspólny obrazek, tak? Wycinamy bałwanki, proszę. Praca numer 1. Dobrze. Brawa! Ja myślę, że się, słuchajcie, należą. Brawo! Proszę, może zaczniemy. Gabryś, numer. Jakie mam otworzyć okienko? Gabrysiu, 12. Zadanie dla ciebie. Powiedz na głośno powiedz. 8 minus 7 równa się 1. Świetnie. Dwójka. 3 dodać 7 równa się 10. Świetnie, Ala. Brawo dla ciebie. Uwaga, na dzisiejszych zajęciach dokończcie zdanie, co się dzisiaj działo. Proszę, Marcel, jaki masz pomysł na dzisiejszych zajęciach?
Jakbyś... W dzisiejszych zajęciach było ciekawie. A ty jakbyś... W dzisiejszych zajęciach było bardzo fajnie. Dobrze, proszę zdecydujcie, jak teraz wy się czujecie. Czy te zadania były trudne, czy były łatwe? Przyczepcie klamerkę, dobrze? Do odpowiedniej buźki. Zapraszam. Proszę. Proszę. Celem moich zajęć było pokazanie, że nauka matematyki wcale nie musi być trudna. Poprzez dobór odpowiednich metod pracy, środków dydaktycznych można uzyskać bardzo ciekawe efekty pracy, uatrakcyjnić nasze zajęcia oraz zachęcić uczniów do rozwijania swoich umiejętności matematycznych. Zależało mi właśnie na tym, aby zainteresować uczniów, zaangażować ich i sprawić, aby brali czynny udział w przygotowanych przeze mnie zadaniach. Proces kształcenia w Szkole Ćwiczeń w gminie Rawicz wspiera 7 zaangażowanych w projekt szkół. Wypracowane przez Szkołę Ćwiczeń metody i pomysły zostaną zatem przekazane kolejnym osobom działającym w sferze edukacji. To ważna sieć współpracy, w której nauczyciele mogą między innymi konsultować się i pomagać sobie nawzajem. Szkoły wspierane mogą uczestniczyć w szkoleniach w naszym projekcie. Mogą również brać udział w spotkaniach stacjonarnych sieci współpracy, jak również uczestniczyć w lekcjach pokazowych prezentowanych tutaj u nas na terenie szkoły i prowadzonych przez nauczycieli naszej placówki. Projekt partnerski Szkoła Ćwiczeń w gminie Rawicz współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, a realizuje go gmina Rawicz. Gmina Rawicz ma doświadczenie w realizacji projektów edukacyjnych dofinansowanych z funduszy europejskich. W centrum projektów, które do tej pory prowadziliśmy, zawsze stali uczniowie i ich potrzeby. Projekt Szkoła Ćwiczeń w gminie Rawicz jest odwróceniem tej perspektywy. Realizujemy go w oparciu o partnerstwo z firmą Euroinnowacje przy wsparciu poradni psychologiczno-pedagogicznej w Rawiczu oraz Wyższej Szkoły Humanistycznej w Lesznie. W tym projekcie stawiamy na nauczycieli, na ich szeroko rozumiane doskonalenie zawodowe zbudowane w oparciu o diagnozę potrzeb. W zawodzie nauczyciela ma ono szczególną wartość, dlatego w Szkole Ćwiczeń kadra gminnych szkół podstawowych znajduje miejsce integracji i wsparcia zawodowego. To środowisko wzajemnego uczenia się, nauczania, wymiany doświadczeń, inspiracji i poszukiwania innowacyjnych rozwiązań. Wzmacniamy dzięki temu potencjał kadry pedagogicznej. W efekcie potencjał ten służy uczniom i pozwala jeszcze w lepszy sposób rozwijać ich kluczowe kompetencje. Tak ważne we współczesnym świecie. Projekt Szkoła Ćwiczeń w gminie Rawicz służy budowaniu wysokiej jakości oświaty w naszej gminie, co jest jednym z priorytetów jej strategii rozwoju. Miejscem realizacji projektu Szkoła Ćwiczeń w gminie Rawicz jest Szkoła Podstawowa imienia Janusza Korczaka w Sierakowie. Jest to druga co do wielkości gminna szkoła podstawowa. Pełni w projekcie rolę szkoły wiodącej. Na etapie tworzenia projektu dyrekcja i całe grono pedagogiczne szkoły wykazały się dużą otwartością na nowe doświadczenia i wizją funkcjonowania szkoły ćwiczeń. Dlatego to właśnie w tym miejscu nauczyciele doskonalą i rozwijają swój warsztat pracy, a także dzielą się swoimi pomysłami z nauczycielami pozostałych gminnych szkół, które mają w projekcie status szkół wspieranych. Projekt tworzy też przestrzeń dla przyszłych nauczycieli, czyli studentów kierunków pedagogicznych. W Szkole Ćwiczeń pod kierunkiem swojego opiekuna mogą oni wykorzystać w praktyce teorie, których uczą się podczas studiów. W ramach projektu nauczyciele Szkoły Ćwiczeń przeszli szereg intensywnych szkoleń, które wzbogaciły ich warsztat pracy oraz przygotowały do prowadzenia doskonalenia zawodowego swoich koleżanek i kolegów. Kadra kierownicza gminnych szkół odbyła szkolenia coachingowe, doskonalące kompetencje w zakresie zarządzania. Powstały też i intensywnie pracują sieci współpracy w 4 obszarach przedmiotowych. Dzięki projektowi doposażono też 8 pracowni przedmiotowych, sprzęt komputerowy, nowoczesne pomoce dydaktyczne oraz meble. Odbywają się w nich ciekawe lekcje pokazowe.
Owocem projektu są też materiały metodyczne w 4 obszarach przedmiotowych. Projekt Szkoła Ćwiczeń w gminie Rawicz nie należy do łatwych. Doceniam ogromne zaangażowanie i motywację ze strony kadry pedagogicznej. Jestem przekonany, że warto podejmować ten wysiłek, bo pozwala on budować coraz lepszą jakość gminnego systemu oświaty. Partnerem projektu Szkoła Ćwiczeń w gminie Rawicz są Euroinnowacje Spółka z o.o. Projekt Szkoła Ćwiczeń w gminie Rawicz jest wyjątkowo wartościowy i innowacyjny. Wszystkie zadania są ze sobą spójne i komplementarne oraz prowadzą do osiągnięcia jednego celu, jakim jest utworzenie i realizacja zadań przez Szkołę Ćwiczeń. Równocześnie projekt integruje wiele instytucji działających na rzecz wsparcia edukacji. Przykładowo beneficjentem projektu jest organ prowadzący Szkołę Ćwiczeń gmina Rawicz, partnerem projektu jest instytucja szkoleniowa Euroinnowacje oraz w projekcie współpracuje szkoła wyższa, lokalna szkoła wyższa i poradnia psychologiczno-pedagogiczna w Rawiczu. I integracja tych wszystkich instytucji prowadzi do efektu synergii w tym projekcie. Równocześnie wszystkie zadania, które zostały w tym projekcie zrealizowane, odpowiadają na realne potrzeby Szkoły Ćwiczeń i szkół wspieranych. Przykładowo, zadanie pierwsze, którego celem jest doposażenie pracowni przedmiotowych, zostało zabudżetowane zgodnie z potrzebami Szkoły Ćwiczeń. To nauczyciele odpowiedzialni za pracownie przedmiotowe decydowali, jaki sprzęt, jakie pomoce dydaktyczne, jakie wyposażenie jest im potrzebne do prowadzenia nowatorskich lekcji pokazowych. Kolejne zadanie, wzmocnienie kompetencji kadr Szkoły Ćwiczeń, również zostało dostosowane do realnych potrzeb przyszłych trenerów Szkoły Ćwiczeń, bowiem to nauczyciele decydowali, jakie tematy szkoleniowe mają być dla nich realizowane. I ostatnie zadanie, oddziaływanie Szkoły Ćwiczeń na szkoły wspierane, zostało poprzedzone diagnozą szkół wspieranych i wyniki tej diagnozy doprowadziły do określenia wsparcia szytego na miarę, a więc w wyniku tej diagnozy zaproponowano konferencję metodyczną, sieci współpracy, warsztaty metodyczne, lekcje pokazowe, scenariusze zajęć, publikacje. I ostatni element tego zadania to ewaluacja projektu, która ma odpowiedzieć na pytanie, co się w tym projekcie udało, a co należałoby poprawić. I wyniki tej ewaluacji doprowadzą do określenia wsparcia dla kolejnych szkół wspieranych w okresie trwałości projektu, czyli w okresie 5 lat od zakończenia realizacji. W projekt zaangażowane są również instytucje wspierające, które ze względu na obszar działania są żywo zainteresowane wsparciem procesów edukacyjnych w Szkole Ćwiczeń. Tymi instytucjami są Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Rawiczu oraz Wyższa Szkoła Humanistyczna imienia Króla Stanisława Leszczyńskiego w Lesznie. Do zadań instytucji wspierającej, jaką jest Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Rawiczu, w projekcie Szkoły Ćwiczeń należy m.in. udzielanie pomocy nauczycielom i wychowawcom w rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb edukacyjnych dzieci i młodzieży w zakresie rozwijania zdolności i talentów. Dlatego też wyszłam z propozycją, żeby przybliżyć nauczycielom teorię Howarda Gardnera Inteligencje wielorakie. Jest to teoria, która powstała na początku lat 80. XX wieku i zakłada, że oprócz takiej inteligencji ogólnej, którą mierzymy testami ilościowymi, możemy wyodrębnić co najmniej 8 innych inteligencji. I to jest inteligencja intrapersonalna, interpersonalna, językowa, matematyczno-przyrodnicza, muzyczna, kinestetyczno-ruchowa i przyrodnicza. I co jest ważne, że te wszystkie inteligencje posiadamy my wszyscy, tylko one są w różnym stopniu rozwinięte. One podlegają ewaluacji w ciągu całego życia i takie już pierwsze przejawy możemy dostrzec w okresie dzieciństwa. I uważam, że współczesna szkoła, która jest skoncentrowana na uczniu, powinna m.in. wspierać dzieci w rozpoznawaniu i rozwijaniu talentów i zdolności, a powinno się to rozpocząć przede wszystkim od takiej rzetelnej diagnozy, od zdiagnozowania tego, jakie dziecko
ma zasoby, jakie ma możliwości, jakie ma mocne strony. I dlatego nauczyciele, którzy współpracują w szkole ćwiczeń, tutaj z nami w poradni, zostali wyposażeni w takie proste narzędzie, czyli taki kwestionariusz, dzięki któremu mogą zidentyfikować poszczególne inteligencje. Można też takiej bardziej dogłębnej diagnozy dokonać tutaj u nas w poradni, za zgodą rodziców oczywiście. I takie badanie, czy też tym kwestionariuszem, czy taką pogłębioną diagnozą, daje nam możliwość spostrzeżenia, jakie inteligencje u dzieci są dominujące, a jakie należałoby wspierać. Nauczyciele mogą też zapoznać się z wiedzą na temat, w jaki sposób wspierać te inteligencje, jak je rozwijać, jakie stosować zadania i ćwiczenia dla dzieci. Ja też jako pedagog zawsze patrzę na dzieci wielokierunkowo i uważam, że praca nauczyciela z dzieckiem w szkole jest bardzo ważna, ale równie ważna jest praca dziecka z rodzicem i rodzice też u nas taką pomoc mogą uzyskać. Moim zdaniem spojrzenie na dziecko przez pryzmat inteligencji wielorakich daje nam taką bardzo dużą wiedzę o tym dziecku, daje nam takie informacje, jakie są możliwości tego dziecka, jakie są zainteresowania i to ułatwia nam w ustaleniu ścieżki kształcenia, a także wyborze przyszłego zawodu. I uważam, że ta inicjatywa jest warta zainteresowania i zachęcam do stosowania. Współpraca Wyższej Szkoły Humanistycznej ze Szkołą Ćwiczeń w Rawiczu daje korzyści wymierne na różnych płaszczyznach. Biorąc pod uwagę, że nasi absolwenci w przyszłości na pewno będą nauczycielami, obserwacja lekcji, jak i też pomoc w przygotowaniu się do lekcji pozwala im tą wiedzę, którą zdobyli, zamienić w praktykę. Dodatkowo również poznają różne metody aktywizujące pracę ucznia i tak samo narzędzia. Dodatkowo również obserwując lekcje, uczą się, jak należy reagować na różne zachowania uczniów, jak modyfikować wcześniej przygotowany plan zajęć. Uważam, że ta współpraca daje same dobre rezultaty i efekty. Wysoka jakość kształcenia wraz z odpowiednim, nowoczesnym przygotowaniem kadry zarządzającej, nauczycieli i innych podmiotów związanych z szeroko pojętą edukacją, to wyzwania, które stawiają przed sobą szkoły ćwiczeń w Polsce i Europie. Przykład szkoły ćwiczeń w gminie Rawicz może być bez wątpienia wzorcem do tworzenia kolejnych tego typu ośrodków będących kuźnią nowoczesności. To tutaj edukacja wchodzi w przyszłość. Projekt Szkoła Ćwiczeń w gminie Rawicz jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój, oś priorytetowa druga. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji. Działanie 2.10. Wysoka jakość systemu oświaty.